któż jak Bóg. Na fioletowo, proszę Państwa, na fioletowo rozpoczynamy kolejną audycję pokojową, bo w międzyczasie rozpoczął się Wielki Post, a dzisiaj piątek po Popielcu, pierwszy piątek Wielkiego Postu 2023 roku. Przede mną kubek z kawą, za drzwiami miauczący kot, a po parapecie cichutko stuka deszcz. Czyżby zapowiadał nadchodzącą wiosnę? Kto wie, być może właśnie zapowiedzią nadchodzącej wiosny jest. Jedno natomiast jest pewne, to to, że mamy dzisiaj jakąś Ewangelię i zobowiązani jesteśmy do krótkiej medytacji i życia tym, co Słowo Boże nam przyniesie. Spójrzmy, o czym dzisiaj czytania. Piątek 24 lutego 2023 roku. Mamy najpierw czytanie z Księgi Izajasza, następnie Psalm 51. Zachęcam do odmawiania Psalmu 51. W brewiarzu pojawia się on co piątek. To ten słynny psalm pokutny, który zaczyna się od słów: zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej, w ogromie swej litości zgładź nieprawość moją. Natomiast Ewangelię mamy dzisiaj arcykrótką. To zaledwie dwa wersety 9 rozdziału Ewangelii świętego Mateusza. I czytamy w niej następujące słowa. Po powrocie Jezusa z krainy Gadareńczyków podeszli do Niego uczniowie Jana i zapytali: dlaczego my i faryzeusze dużo pościmy, Twoi zaś uczniowie nie poszczą? Jezus im rzekł: czy goście weselni mogą się smucić, dopóki Pan Młody jest z nimi? Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im Pana Młodego, a wtedy będą pościć. Kraina Gadareńczyków. Czy to nie jest tam, gdzie Pan Jezus wypędził złego ducha? No zobaczmy. Gadara lub Gedara. Różne nazwy tej miejscowości widziałem w komentarzach. Gadara. Stanowisko archeologiczne w północnej Jordanii, na części obszaru starożytnego miasta należącego w okresie rzymskim do Dekapolu, czyli do 10 miast. Tak, to prawdopodobnie tam Jezus miał uzdrowić opętanego. Uzdrowić czy uwolnić, może lepsza byłaby taka nazwa. Jest, mamy krótką wzmiankę na temat obecności Jezusa w tym mieście. Choć miasto nie jest wymienione w Nowym Testamencie, ewangeliści mówią o kraju Gadareńczyków. Bibliści wskazują różne lokalizacje Jezusowych cudów, uwolnienia opętanych i opętanego. W najstarszych greckich kodeksach natrafić można zarówno na Mateuszowy kraj Gadareńczyków, jak i Markową i Łukaszową krainę Gerazeńczyków. Nawet jeśli Gadara była miastem w rejonie Gerazy, to musiała mieć szczególną autonomię. Tak pisze niezawodna Wikipedia. No ale nic, wróćmy do naszego tekstu. A zatem Jezus wraca z boju. Po powrocie Jezusa z krainy Gadareńczyków, czyli z miejsca, gdzie uwalniał ludzi od wpływu złego ducha. Przyszli do Niego uczniowie Jana. To ciekawe. Zazwyczaj przychodzą do Niego Jego uczniowie, chociaż część Jego uczniów była, a może nawet jest, uczniami Jana Chrzciciela. I uczniowie Jana Chrzciciela pytają Go, dlaczego my i faryzeusze dużo pościmy, Twoi zaś uczniowie nie poszczą. Tak, samo to pytanie budzi we mnie takie skojarzenie, że czasami ludzie bardzo lubią się prześcigać w pokazywaniu swojej dobroci, w opinii o sobie samym. Zobacz, to o mnie mówią. Zresztą w tym pytaniu uczniów Jana jest chyba też trochę żalu, że muszą podejmować post. Zresztą ta wzmianka o faryzeuszach jakoś tak niepokoi mnie wewnętrznie. Jak gdyby
Uczniowie zadawali to pytanie właśnie ze względu na nich. Być może dochodziło do tego, że faryzeusze wypominali, zresztą potwierdzone jest to w Ewangelii, że Pan Jezus jest żarłokiem i pijakiem, że chyba nie spełnia oczekiwań nauczyciela prawa, a już tym bardziej nie spełnia tych oczekiwań w stosunku do Mesjasza. No ale nic, pytanie padło i Jezus im oczywiście odpowie. I odpowie jak prawdziwy Żyd, czyli pytaniem na pytanie. Czy goście weselni mogą się smucić? Pan Jezus ma pewną zdolność zadawania pytań co do istoty sprawy i w tym przypadku nie jest inaczej. Rzeczywiście, ci, którzy rozpoznali w nim Mesjasza, cieszą się z jego obecności, a post jest znakiem tego, że dzieje się jakaś pokuta, jakaś żałoba. A tutaj Pan Jezus, wesele. Ciężko sobie wyobrazić sytuację, w której ktoś przyszedłby na wesele, a tu nagle zaczęto by grać marsza żałobnego. Myślę sobie też o księdze Koheleta, gdzie mowa jest o tym, że na wszystko jest czas. Jest czas na post, na pokutę, na ograniczenie jedzenia i picia, na wstrzemięźliwość, ale jest też czas, kiedy trzeba umieć korzystać z darów Bożych. I Pan Jezus też mówi o czasie, lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im Pana Młodego, a wtedy będą pościć. No właśnie, wszystko ma swój czas, my też zaczęliśmy nowy czas, czas Wielkiego Postu. Dzisiaj piątek, praktyką pobożną każdego piątku jest Droga Krzyżowa. Tak się złożyło, że wśród serii wydawniczej, którą swego czasu udało mi się napisać, jest także książka z rozważaniami Drogi Krzyżowej. Tak, z tych wszystkich rozważań, które wtedy napisałem w tej książce, najbardziej lubię apostolską Drogę Krzyżową. To była Droga Krzyżowa napisana na Bemowie na czas, kiedy chyba do dzisiaj istnieje zwyczaj tak zwanej osiedlowej Drogi Krzyżowej. Pamiętam wtedy ten tłum ludzi, Wielki Krzyż, który szedł ulicami parafii. Jest to manifestacja wiary, ale też, przynajmniej ja to tak zawsze odbierałem, ten krzyż, olbrzymi krzyż niesiony przez ludzi, to jakiś wielki symbol krzyża, który nosi każdy z nich. I czasami trzeba pokazać swój krzyż, podzielić się swoim krzyżem, poprosić, żeby ktoś go chociaż na chwilę poniósł, żebyśmy zobaczyli, że nie jesteśmy sami, że wszystkich nas połączyła miłość Chrystusa, której symbolem właśnie jest krzyż. Tak, zawsze głęboko przejmowały mnie te momenty, kiedy osoby chore, starsze, chętnie niosły krzyż. Ciekawe jest to, że do niesienia krzyża wyrwały się zawsze osoby starsze, które miały mało siły. Młodzież czy ludzie w sile wieku niechętnie podchodzili do krzyża. Myślę, że generalnie chyba też jest tak, już pomijając fakt niesienia drewnianej belki, ale patrzę nawet na siebie, że moje podejmowanie codziennego krzyża zmienia się z biegiem lat. Inaczej krzyż podejmuje dziecko, inaczej nastolatek, jeszcze inaczej człowiek dorosły wchodzący i rozpoczynający swoje życie na własną rękę, a pewnie inaczej na krzyż patrzą osoby stare, chore i cierpiące. Jak myślicie, jak można podjąć krzyż, która z tych dróg jest najlepsza? No zobaczmy na te rozważania Drogi Krzyżowej. Muszę chwileczkę odjechać z fotelem, bo mamy tutaj rozważania Drogi Krzyżowej. No tak losowo wybierzemy jakąś stację.
Proszę bardzo, stacja czwarta z Drogi Krzyżowej Zapowiedzi Mesjańskie. Czytamy w stacji czwartej takie słowa. Betlejem Efrata, najmniejsze jesteś wśród plemion judzkich. Z ciebie mi wyjdzie ten, który będzie władał w Izraelu, a pochodzenie jego od początku, od dni wieczności. Prorok Michałasz wskazuje miejsce narodzin Mesjasza. Wybranym miasteczkiem staje się Dawidowe Betlejem, cicha mieścina bez większego znaczenia na tle wielkiego Imperium Rzymskiego. To właśnie tam Maryja jako pierwsza ujrzy wcielonego Boga. W chłodzie i kamiennym żłobie znajdzie się już daleka zapowiedź trudu, który Jezus podejmie dla zbawienia świata. Spotkanie z Matką na Drodze Krzyżowej potęguje niezwykłą łączność między nimi. Jezus rozumie Maryję, a ona nie tylko kocha Go jak Syna, lecz także jako pierwsza chrześcijanka. Więzy ciała i krwi zostają wzmocnione przez więzy duchowe. To właśnie one rodzą nieustanną obecność i przymierze, jakie łączy nową Arkę Przymierza z jej najcenniejszym skarbem. Już na zawsze Matka i Syn pozostaną blisko siebie. Łączy ich przecież nieskończenie wiele. Ich miłości nie pokona nawet sama śmierć. Zaś obopólna tęsknota zaprowadzi ich ostatecznie do nieba. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Tak, to prawda. Więzy krwi to nie były jedyne więzy, które łączyły Maryję ze swoim Synem. Maryja jest przede wszystkim obrazem pierwszej chrześcijanki, kobiety, która jako pierwsza nawiązała więź duchową z Mesjaszem, z Bogiem, który się wcielił. I ciekawe jest to, że chociaż Ewangelie od momentu działalności Pana Jezusa niewiele mówią o Maryi, to jednak w kluczowym momencie, czyli wtedy, kiedy Pan Jezus zbawiał świat, Ewangelia wspomina, że Maryja stała pod krzyżem, tak jakby nieustannie czuwała przy Jezusie. Tak jak wtedy w Betlejem w żłóbku, tak teraz przy śmierci na krzyżu, ona cały czas stoi i czuwa. Wyobrażam sobie ten obraz. Być może to były bardzo podobne łzy. Najpierw te łzy w Betlejem, łzy szczęścia, ale też niepokoju o los tego dziecka. No i pod krzyżem pewnie też łzy szczęścia, bo dokonuje się zbawienie świata. I łzy straty. Straty człowieka, którego się kocha. Zobaczmy, co mamy w komentarzu. Komentarz przygotował profesor Eugeniusz Sakowicz. W części Ewangelii według świętego Mateusza wskazującej na Jezusa jako czyniącego cuda, będące widzialnymi znakami Bożej przychylności wobec człowieka, zamieszczona została perykopa poruszająca sprawę postu. Uczniowie Jana Chrzciciela byli ważnymi obserwatorami życia, przy czym dużo pościli, ale też praktyce postu oddawali się i faryzeusze. Post uczniów Janowych i faryzeuszów zapewne był podobnym w zewnętrznym wyrazie, lecz nie w intencjach. Tych pierwszych z racji na prawość i uczciwość post budował. Tych drugich, którzy hołdowali pozorom pobożności, udowadniając rozbieżność słów i czynów, post degradował. Post tychże grup społeczności zestawiony został przez Janowych uczniów z postawą uczniów Jezusa, którzy w ogóle nie pościli. Ale właśnie, czyli właściwie mamy tutaj nie dwa rodzaje postu, ale aż trzy rodzaje postu. Przepraszam, muszę wziąć łyk kawy, bo już powoli zasypiam, jest dosyć wcześnie rano. Jeszcze ten padający deszcz. Tak, chyba rzeczywiście są różne posty. Jest post, który jest dietą. Jest post, który jest udowadnianiem sobie samemu, że mogę więcej niż normalnie.
No i jest też post, który ma mnie do czegoś przygotowywać, który jest praktyką duchową. Tak, no i pytanie się rodzi, jaki rodzaj postu podejmę w 2023 roku. Chyba nie mówiłem o tym, a może mówiłem. Jest nowa książka, Ogień Słowa. To jest kolejna część niesamowitych opowieści do nabycia na stronie kjb24.pl. Nie będę może za wiele o niej mówił, bo jest tam wiele tajemnic, a o tajemnicach nie powinno się zbyt wiele mówić. Trzeba przeczytać, zobaczyć. Książka jest ładnie wydana. Jestem z niej zadowolony w tym sensie, no nie mnie oceniać treść, ale podoba mi się jej okładka. Wymyślając tytuł i myśląc o tej okładce, właśnie tak sobie mniej więcej ją wyobrażałem. Dobrze, zobaczmy, co się dzieje w świecie. Może Katolicka Agencja Informacyjna ma dzisiaj coś do powiedzenia. No więc tak. Mamy arcybiskupa Szewczuka, czyli arcybiskupa od grekokatolików. Zmarł profesor Grygiel. Człowiek wielki. Są na internecie wspaniałe konferencje, które wygłosił. Polecam wam szczególnie konferencję profesora Grygiela o platonizmie. Ja wiem, że to może tak brzmi jeszcze z samego rana, filozofia i tak dalej, ale profesor Grygiel miał niezwykłą łatwość w opowiadaniu o filozofii i proszę się nie obawiać, że padają tam jakieś sformułowania, które tylko filozofowie będą rozumieli. Nie, profesor Grygiel mówi prosto. I jest tam kwestia tego, że każdy z nas jest w pewnym sensie niepełny, że my naprawdę szukamy swojej drugiej połówki. I oczywiście w takim podstawowym wymiarze pewnie jest to poszukiwanie, kobieta szuka mężczyzny, mężczyzna szuka kobiety, ale my mamy też taką połówkę, która łączy nas z Bogiem i my mamy jakiś taki brakujący element, który ostatecznie kieruje nas w stronę Boga. No tak, tutaj patrzę na komunikat episkopatu. Jest posługa katechisty. Nie wiem, czy ona się w Polsce przyjmie. Generalnie jest wiele takich spraw, które funkcjonują w Kościele Zachodnim, w Kościele w Polsce niekoniecznie. Ale chyba nie jest to jakiś wielki zarzut wobec Kościoła w Polsce. Po prostu Kościół w Polsce zawsze był trochę inny. My jesteśmy krajem z pogranicza kultur. Jesteśmy, jak to mawiano w dawnych czasach, przedmurzem chrześcijaństwa. I u nas być może dlatego katolicyzm jest bardziej taki konserwatywny, twardy. Ja nie widzę w tym nic złego. Znaczy mury zawsze powinny być mocniejsze niż domy za murami. Nie wiem, co o tym sądzicie. Tak mi się wydaje. No dobrze, to poszukajmy jeszcze jakiejś modlitwy. Modlitwa pokutna. Modlitwy pokutne, tak żebyśmy ten piątek przeżyli też trochę w duchu pokuty. Mamy tutaj taką modlitwę o ducha pokuty. Najświętsza Maryjo Panno, Matko Boża i ucieczko wszystkich biednych grzeszników, przez nieskończone miłosierdzie Boże, przez nieskończone zasługi Jezusa Chrystusa i przez zasługi całego Dworu Niebieskiego, racz przejąć z Najświętszego Serca Jezusowego cierpienia, które znosił przez całe życie, a które przyprawiły Go okonanie i krwawy pot w Ogrodzie Oliwnym. Racz je wyryć w sercu naszym i w sercach wszystkich ludzi. Dla tych bowiem cierpień chcemy płakać i wyrzec się wszystkich grzechów i za nie pokutować. Ofiarujemy też krew Jezusa Chrystusa na podziękowanie, jak gdyby nam już wyjednała łaskę
o którą Cię prosiliśmy. Amen. No właśnie, chcemy płakać i wyrzec się wszystkich grzechów, za nie pokutować. Warto sobie to uświadamiać w Wielkim Poście. Kilka dni temu wróciliśmy z pielgrzymką z Monte Sant'Angelo, gdzie także podejmowaliśmy ducha pokuty, może nie jakiegoś bardzo surowego, ale jedna z konferencji dotyczyła nawrócenia i tego, że spowiedź ma być nawróceniem. Zresztą w sobotę chyba w godzinach porannych, o godzinie 10:00 będzie moje świadectwo na temat spowiedzi i tego, w jaki sposób sakrament pokuty powinien być sakramentem nawrócenia i na czym polega jego istota. W tym miejscu dziękuję wszystkim osobom, które pojechały na pielgrzymkę na Monte Sant'Angelo, bo byłem bardzo zbudowany ich wiarą. Zachęcam Was do zaglądania na naszego YouTube'a, Któż jak Bóg, jest świadectwo na temat Eucharystii. Są też psalmy, króciutkie psalmy. Czasami, kiedy nie wiecie, czym się pomodlić, warto zajrzeć na nasz kanał, kliknąć w zakładkę wideo i tam mamy na przykład modlitwę Anioła Ufności albo Anioła Serca czy Pamięci. To są czytane przeze mnie psalmy z bardzo konkretną intencją, można ją nadawać za każdym razem. No i bardzo się cieszę, bo jak mówiła Ewangelia w środę popielcową, jeżeli chcemy pościć, nie ludziom, ale Bogu, mamy pokazać, że pościmy, umyć swoją twarz i z pogodnym obliczem spoglądać na innych. Może to też jest forma postu, żeby zaniechać smutku na twarzy i z uśmiechem przywitać drugiego człowieka. Kto wie, może ten śmiech, który po raz pierwszy pojawił się w audycji pokojowej, jest zapowiedzią właśnie nowej formy postu i pokuty. Pokuta śmiechem, pokuta radością, pokuta, która zapowiada nadchodzące zmartwychwstanie. Zresztą są wizerunki Pana Jezusa ukrzyżowanego i to pochodzące z dawnych wieków, gdzie Pan Jezus się uśmiecha na krzyżu. Chciałbym kiedyś spotkać taki krzyż, gdzie można byłoby go kupić. Uśmiechniętego Pana Jezusa na krzyżu, cieszącego się ze zbawienia, że jego plan się udał. Tak, plan Jezusa się udał, mimo że kosztował go bardzo, bardzo dużo. Zapowiem też tylko jeszcze jedną rzecz. Na Wielki Post redakcja Któż jak Bóg na kanale przygotowała dla Was Gorzkie żale w pięknym wykonaniu Michała Niemca z moim krótkim rozważaniem. Dobrze by było, gdybyśmy się rzeczywiście spotykali na tych gorzkich żalach. Proszę sobie tam zobaczyć na kanale. Jest moja skromna osoba w czerwonej stule, więc grafiki są rozpoznawalne. Będziemy spotykali się z kolejnymi osobami na Drodze Krzyżowej. Mam nadzieję, że podejmiemy trud wędrowania razem z Panem Jezusem. A na nadchodzący dzień i kolejne dni przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Zostańcie z Bogiem. Któż jak Bóg?